Wam też na początku chciałbym opowiedzieć pewną historię o, o moim wujku. O moim wujku, który jeszcze lata, lata, lata temu była taka, była taka okazja, że można było gdzieś tam taniej kupić materiał. No i zaczęli, działka była i zaczęli budować dom. Zaczęli budować dom, postawili go. Ale w sumie on nigdy nie został wykończony. Widzicie, on stoi już dziesiątki lat, nikt w nim nie mieszka i obawiam się, że nie zamieszka i nigdy nie został w pełni dokończony. Tam różne powody były, no ale ostatecznie, ostatecznie to tak wygląda. Wiecie, jest coś takiego, że, że nieraz człowiek coś zaczyna, to się nazywa nieraz słomiany zapał, prawda, że człowiek nieraz coś zaczyna, startuje, ma jakiś entuzjazm, zapał, no ale później mija trochę czasu, są pewne przeszkody, pierwsze problemy, no i człowiek po prostu macha rękami i mówi, to nie dla mnie. Wiecie, i tym akcentem chciałbym, żebyśmy właśnie przenieśli się do pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza Paweł pisał do swojego młodego współpracownika, którego zostawił osamotnionego na placówce w Efezie. Czytamy w trzecim wersecie tego, tego listu, pierwszy, pierwszy rozdział i trzeci werset, apostoł Paweł pisał do niego: Gdy wybierałem się do Macedonii, Prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. No właśnie, apostoł Paweł wybrał się do Macedonii w dalszą podróż swoją misyjną, żeby głosić Ewangelię, już ładne kilka lat temu założył kościół w Efezie. Kościół w Efe... nawet szkołę tam swego czasu założył, być może pamiętacie, że, że apostoł Paweł miał tam szkołę, gdzie przez dwa lata wykładał w Efezie na tej uczelni i, i krzewił wiarę chrześcijańską. Chrześcijaństwo się tam rozrastało i mamy list do Efezjan, który apostoł Paweł nam też zostawił w tej swojej spuściźnie Natomiast też dowiadujemy się, że Tymoteusz w pewnym momencie został tam sam. Został tam sam i zaczęły się jakieś problemy, prawda? Zaczęły się problemy, Tymoteusz był młody, niedoświadczony i apostoł Paweł po prostu wychodził z taką z pewnymi wskazówkami, jak się zachować, jak pewne problemy rozwiązać. I, I to też jest ciekawe, że tutaj już w tym trzecim wersecie widzimy, i gdzie był problem, że byli jacyś nauczyciele, którzy głosili inaczej niż Paweł, prawda? Bo tutaj czytamy żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Pamiętacie być może jeszcze to w dziejach apostolskich znajduje się ten fragment, kiedy apostoł Paweł właśnie spotkał się jeszcze przed jego uwięzieniem, pierwszym uwięzieniem, kiedy spotkał się. Z, z wierzącymi właśnie z Efezu, ze, starszyno, ze starszyzną efeską, co jest zapisane właśnie w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, to tam w 29 wersecie apostoł Paweł prorokował, prorokował odnośnie tego zboru i powiedział: Ja wiem, że o, po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. I 30 werset: Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Prawda? Czyli on już zapowiedział, że w tej wspólnocie pojawią się jacyś odstępcy, jacyś nauczyciele, którzy będą iść w inną stronę. I Tymoteusz miał im przykazać, aby nie nauczali inaczej niż my. To słowo zakazać w języku greckim, ono ma nawet takie, takie zabarwienie wojskowe. W jednym słowniku właśnie przeczytałem, że to znaczy tak dosłownie, dać rozkaz wojskowy. Prawda? Zakazać coś tak po wojskowemu. No, można by się zastanawiać, cenzura? Cenzura, prawda? Dzisiaj zaraz mogli, mogłoby się wielu odezwać, a gdzie wolność słowa? Prawda? Gdzie wolność słowa? I to w kościele chrześcijańskim nie ma wolności, a w w wolności słowa, wyzna wyznawania swojej, swojej wiary. Ale wiecie, kiedy czytamy czwarty rozdział i werset pierwszy tegoż listu. To tam, no jak wiecie, apostoł Paweł cały czas nawiązuje do tej sytuacji, która, która się tam pojawiła, i on napisał: Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Prawda? I wiecie, i, i, i apostoł Paweł w taki sposób to nazywa że tam jakaś nauka demoniczna była. I można by sobie zadać pytanie, czy wyznawcy Jezusa ma, mają pozwalać diabłu przemawiać w kościele. No właśnie. Na czym, to, na czym to polegało? Kiedy czytamy kolejny werset, werset czwarty, to apostoł Paweł rozwijał. Jeszcze raz przeczytam ten, ten tekst. Żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. E, no właśnie. Zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, i to powodowało. Rozłamy w tej wspólnocie chrześcijańskiej. Tak? I wiecie i tak sobie myślę, że jest tutaj pewien taki problem. No bo rodowody w Biblii są pewne rodowody, te drzewa genealogiczne, jest nawet tego całkiem sporo. Po coś to jest w końcu, skoro, skoro jest. Mamy, mamy rodowód Jezusa w dwóch Ewangeliach, więc nieraz się tym zajmujemy, prawda, przy różnych okazjach. Ale wiecie, tak sobie myślę, że niektórzy ludzie mają, również w Kościele, tak, mają taką tendencję, żeby stawiać na ostrzu noża coś, czego Bóg nigdy by tam nie położył. Prawda, zgadzamy się, że są pewne fundamenty, w których jako kościół no, powinniśmy mieć jedność, tak? gdzie, gdzie, gdzie powinna być jedność, są sprawy pomniejsze, gdzie można, gdzie może być różnorodność, ale właśnie żeby to też we wszystkim była, była yy, miłość, tak? Natomiast oni oni prawdopodobnie te różne yy, drugorzędne sprawy stawiali na ostrzu noża, kucili się o to, prawda? Zamiast to było obleczone w miłość, to właśnie w kłótnie, w spory. Wiecie, ja pamiętam, byłem kiedyś w takim zborze, gdzie jedna siostra właśnie miała coś takiego, że stawiała na przykład na ostrzu noża to, żeby kobiety miały nakrycie głowy na, no, podczas na, na, nabożeństwa. Tak, i mówiła przecież, apostoł Paweł bardzo wyraźnie napisał, żeby niewiasty nakrywały swoje głowy, kiedy się modlą. No właśnie, można by zapytać sióstr, dlaczego dzisiaj nie mają nakrycia głowy, skoro jest taki wyraźny fragment w Biblii. Ale ale, yy, ale oczywiście jest prawda, yy, no cały kontekst, yy, cały kontekst tej wypowiedzi apostoła Pawła. Yy, należałoby się pochylić nad tą kulturą, która wtedy, wtedy panowała. I ja dzisiaj nie chcę wchodzić akurat w ten wątek, ale chcę to podać jako pewien przykład. Tak? Albo ta siostra. Ta siostra y, po prostu nie, mo, nie, nie mogła ścierpieć tego, gdy na przykład y, inna siostra przyszła w spodniach, prawda? I mówi przecież to męskie ubranie jest, prawda? A Biblia tego zakazuje. No, ale wtedy można by sobie zadać pytanie, ale czy ona w męskich spodniach przyszła, czy w damskich, <grym> prawda? Y, wiecie, są pewne rzeczy, gdzie można, gdzie, gdzie powinniśmy stawiać sprawy na ostrzu, na ostrzu noża, ale są pewne takie rzeczy, których absolutnie nigdy nie powinniśmy stawiać na ostrzu noża jako, jako Kościół. Miałem też niestety możliwość, przywilejem nigdy tego nie nazwę, ale, ale brania udział w takich różnych spotkaniach, gdzie były takie kłótnie o niuanse, nawet nie w Biblii, ale w prawie zborowym. Wiecie, I ludzie na noże, na noże, i spory bez sensu. Wtedy prawa zborowego nie mieli, ale mieli baśnie. Z języka, z języka greckiego mythos, prawda, mity. Z pewnością nie były to jakieś greckie e, mity, ale wiecie, kiedy na przykład czytamy list do Tytusa, tam pierwszy rozdział, e, w... tak, pierwszy rozdział, werset 14, to, to zwróćcie uwagę, tam apostoł Paweł też nawiązał do tych mitów, baśni i on napisał, e, żeby ludzie nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Czyli można zobaczyć, że ten problem gdzieś tam był rozpowszechniony po, po zborach chrześcijańskich. Wiemy, że wiecie, Żydzi nie tylko mieli Biblię, ale mieli mnóstwo różnych innych ksiąg, wiecie, dzisiaj nazywamy je apokryfami, czy jakimiś tam jeszcze innymi pismami. Chrześcijanie wiecie, no jak się czyta te, te różne pisma o tych ojcach Kościoła, to czasami po prostu takie, no naprawdę baśniami można to nazwać. Tak opisują, prawda, wywyższają te niektóre te, tych świętych, niektórych przez to, później otaczę, zaczęto otaczać je kultem pewnym, i, i być może wtedy też były już tego typu problemy. E... No, właśnie, i to, to wszystko wywoływało spory wśród kościoła. W kościele musiała panować później taka niezdrowa atmosfera. Każdy walczył o swoją rację. Prawda? Wiemy, jak to jest walczyć o swoją rację że moja racja jest większą racją. I wiecie, i apostoł Paweł w, w kontraście do tego dalej pisał w, w piątym wersecie. Prawda? Bo to było nauczanie, to było nauczanie prowadzące do sporów. Prawda? Prawda? E to było nauczanie prowadzące do sporów. A teraz jakby apostoł możemy zobaczyć nauczanie apostoła Pawła, o co chodziło w nauczaniu apostoła Pawła w piątym wersecie, tak? a celem tego, co przykazałem, tak? co apostoł Paweł przykazał, co, czego on nauczał, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. Tak, widać gołym okiem tą różnicę. Zwróćcie uwagę, jedno nauczanie może prowadzić do kłótni, do sporów, do rozłamów, prawda, gdzie te akcenty nie, nieraz źle się wyważa, ale nauczanie Pawła, biblijne nauczanie, prowadzi do miłości płynącej z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nie, nieobudnej. Chciałbym, żebyśmy jeszcze tak przez chwilkę się zastanowili. E... Nad tymi trzema rzeczami, tak? bo tu jest, Bo ten tekst odpowiada, z czego płynie miłość. Prawda? Z czego płynie miłość? Z trzech rzeczy, prawda? Z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej. Z tego, płynie, z tego płynie miłość. I zastanówmy się tak pokrótce nad tymi trzema zwrotami: czyste serce. Miłość ma płynąć z czystego serca, bo wiemy, że normalnie z, z, z serca płyną inne rzeczy. Tak? Apostoł, przepraszam, nie apostoł, ale Pan Jezus swego czasu powiedział, co wypływa z człowieka, z ludzkiego serca. Tak? W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale od wersetu dwudziestego czytamy, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, właśnie z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrz, z, z, z wewnątrz i kala człowieka. Marka 7:21 21-23. No właśnie, więc to wychodzi z człowieka. Oczywiście dzisiejsza psychologia nam powie, że Pan Jezus się pomylił, że człowiek z natury jest dobry, prawda? że człowiek z natury ma dobre tendencje, tylko czasami jak się znajdzie w jakichś niesprzyjających okolicznościach, no to zrobi coś złego, prawda? No, dzisiejsza psychologia idzie w taką stronę i. I wiecie, no, mówi się tak, prawda? Nieraz powtarzamy takie powiedzenie, które gdzieś tam jest w języku polskim, że okazja czyni złodzieja. prawda. Okazja czyni złodzieja. I ja zawsze się pytam, czy nazwiesz dobrym człowieka, który, gdy nie ma okazji, to nie kradnie. tego Jest uczciwy. Ale gdy tylko ma okazję, to kradnie. Nazwalibyście takiego człowieka dobrym? No znalazł się po prostu w takich okolicznościach, że no, 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 jak tutaj nie ukraść, prawda? Ale on tak, to na co dzień jest dobry, jest uczciwy, no bo nie ma okazji, bo nie ma okazji. Zwróćcie, no nie, no, oczywiście takiego człowieka nie nazwiemy, nie nazwiemy dobrym, prawda? Z ludzkiego serca, jak Pan Jezus przedstawił, pochodzi to po prostu co najgorsze i dlatego ludzkie serce musi doświadczyć oczyszczenia. Tak dlatego możemy przychodzić do Pana Jezusa i prosić, żeby, żeby nas oczyścił. Wiecie, ja sobie tak pomyślałem ostatnio o tym, że kiedy na przykład Obejrzycie coś. Obejrzycie coś, czego nie powinniście nigdy obejrzeć. Zakładam, że każdy z nas chociaż raz w życiu obejrzał coś, czego nie powinien obejrzeć. Albo słuchał czegoś, czego nie powinien słuchać. A to zwróćcie uwagę, że to jest jak wirus, prawda? To jest jak wirus, który wchodzi do nas i, no i jeżeli człowiek jakby nic z tym nie robi, to po prostu niszczy, prawda? Niszczy, zatruwa nas i tego się nie da tak pozbyć, prawda? Nie da się odzobaczyć tego, co zobaczyliśmy, nie da się odsłuchać, chociaż nie, to <laughs> źle powiedziane, tak? Ale nie da się tego e, jakby zupełnie anulować. E, zwróćcie uwagę, że później jedynie właśnie ta oczyszczająca moc Boża może sprawić, że, że człowiek właśnie na nowo stanie się czysty, pomimo tego, że wpuścił tego wirusa do, e, do siebie, że to krążyło w nim, że to go niszczyło, prawda? No i później, oczywiście, taki zakażony człowiek zakaże też, też innych. Miłość pochodzi z czystego serca, z oczyszczonego serca. Z, z, z takiego nieodrodzonego nie wyjdzie miłość, tak? nie wyjdzie Boża miłość. Ale miłość też płynie z dobrego sumienia. Z dobrego sumienia. Biblia też mówi o złym sumieniu. Tak? może być dobre sumienie, może być z, złe sumienie. Nieraz myślimy sobie, że sumienie, że wszyscy mają sumienie, i jak dobrze, że wszyscy mają. Wiecie, ja kiedyś czytałem taką książkę o pewnych, pewnym małżeństwie misjonarzy w Papui Nowej Gwinei, którzy tam prowadzili swoją działalność. I okazało się, że w tych plemionach, wśród których działali, no ludzie mieli po prostu takie wartości poprzekręcane do góry nogami, niż my tutaj mamy w, w tym chrześcijańskim prawda, świecie gdzie tam na przykład było coś takiego, ta książka w ogóle się czymś takim, czymś takim rozpoczyna, że dwóch tych dzikich ludzi spotkało się z dwóch plebion, bardzo na początku nieufnie tam z dzidami do siebie, no ale jakoś się dogadali, że okej, okay, może się jakoś tam porozumiemy i tak dalej. I się spotykali przez dłuższy czas, trwało to kilka miesięcy i ostatecznie doszło do takiego spotkania, gdzie te dwa plemiona miały się jakby pojednać, połączyć, że wszystko już miało być dobrze i właśnie ten jedna, ta, ta jedna osoba z jednego plemienia pojechała tam, żeby zawrzeć już tą umowę międzyplemienną i kiedy już tam byli przy, przy jakimś tam ognisku, prawda? Już cała ta ceremonia była, wszystko na początku było ładnie, pięknie. I nagle e, ci ludzie odmienili swoje oblicza, swoje spojrzenia, rzucili się na tego i ostatecznie go zjedli. Prawda? I tam było coś takiego, że o jak uda nam się go oszukać, to wtedy to jest taka, ta, taka cnota, prawda? I on na przykład miał duży problem, bo kiedy zaczął im opowiadać o Ewangelię, jak Judasz zdradził Jezusa, to oni mówili: O, Judasz to był gość. Trzy lata kolegował się z Panem Jezusem, a pod koniec tych trzech lat po prostu wsadził mu nóż, nóż w plecy. Tak? I oni patrzyli: Judasz to jest gość. I on po prostu nie potrafił się przebić do tych ludzi z, z Ewangelią. Tak? Dopiero no, w ogóle bardzo ciekawa książka, ciekawa historia. Ale zwróćcie uwagę, że sumienie można mieć tak zepsute, tak zniekształcone, że to w ogóle nie będzie podobne do tego, co Bóg nakazał, prawda? Nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłem. Ja przyszedłem, przyszedłem na protestantyzm z kościoła rzymskokatolickiego i pamiętam, wiecie, od dzieciństwa byłem wychowywany właśnie w takim duchu katolickim. W z tymi pewnymi tradycjami, które bardzo sobie ceniłem, ale kiedy zacząłem czytać Biblię i na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, który czytamy, w drugim rozdziale przeczytałem w piątym wersecie, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Wiecie, jak to we mnie tak pracowało, pracowało, to ja w pewnym momencie zdecydowałem, żeby przestać się modlić do, do Marii. Prawda? Ale minęło trochę czasu i akurat była taka rocznica 350 lat obrony Jasnej Góry, prawda? Taka rocznica. I akurat, mimo że w Częstochowie mieszkałem wtedy, nie byłem tam, ale słuchałem, oglądałem w telewizji cały ten program, no te armaty, zaczęli tam opowiadać właśnie te baśnie na temat tego obrazu. Co się tam nie działo z nim, jaka to historia nie jest wspaniała. Wiecie, i ja po prostu pod wpływem tego wszystkiego, tych historii, tak się trochę zatrwożyłem i zacząłem mieć wyrzuty sumienia, że przestałem modlić się do Marii. No ktoś mógłby powiedzieć, dziwne, tak? Ale wiecie, i znowu zacząłem się modlić do Marii, ale później, później. Dalej czytałem Biblię znowu powracały te fragmenty, prawda, że jeden pośrednik jak Jezus mówi, ja jestem jedyną drogą do Ojca. No i wiecie, i w końcu pozwoliłem, żeby to Biblia kształtowała moje sumienie, a nie jakieś tradycje, nie jakieś ludzkie nauki i, i, i jakby z, z, z zostałem w tym aspekcie uspokojony. Tak, ale właśnie to jest to. Można źle ukształtować swoje sumienie. Pamiętam też na początku mojej takiej chrześcijańskiej drogi, że tak trochę w taki fanatyzm poszedłem religijny, prawda? I, I Pan Bóg też dopiero musiał przez swoje słowo pewne rzeczy korygować w moim życiu, tak? Kształtować moje sumienie i myślę, że kształtuje do dnia dzisiejszego. Więc to jest jedna strona, tak? To jest jedna strona medalu, że sumienie w taki sposób można źle ukształtować, że na przykład ty masz wyrzuty sumienia. Ale Biblia mówi, że powinieneś mieć tutaj pokój. Ale oczywiście jeszcze jest e, druga strona, tak? Bo czy mieliście tak, kiedy przypominacie sobie swoje już może dziesiątki lat życia chrześcijańskiego, że kiedyś coś zrobiliście i po zrobieniu tego czegoś mieliście wyrzuty sumienia, a dzisiaj zrobicie to samo i nie macie wyrzutów sumienia? Może tak być, prawda? Może tak być, że twoje sumienie na początku było wrażliwe, było takie czułe na, na głos Ducha Świętego, a teraz jakby przychodzić ci robić pewne złe rzeczy, o których wiesz, co na ten temat mówi Biblia. A mimo to Twoje sumienie no, jakoś ci za bardzo nie dokucza, prawda? Można też znieczulić swoje. Można je źle ukształtować, ale można je znieczulić, sprawić, by było przetępione, niewrażliwe. Miłość, prawdziwa Boża miłość, pochodzi z czystego serca, ale pochodzi też z dobrego sumienia. I trzecia rzecz pochodzi z wiary nieobudnej. To też jest ciekawe, że apostoł Paweł akurat przy wierze. Dodał to słowo nieobudna. Aż sprawdziłem właśnie w języku greckim to słowo nieobudna. Bierze się od takiego greckiego słowa hipokrinomaj. Od razu nam się kojarzy z hipokryzją, ale wiecie, to znaczy udawać, podszywać się, odgrywać jakąś rolę, po prostu aktorzyć, jakbyśmy to powiedzieli. I zwróćcie uwagę, że no wiarę też można grać. Wiarę też można udawać z tego wynika. Tak? Skoro On wzywa, żeby, żeby mieć tą wiarę nieobudną, to wiarę też można udawać. Można podszywać się, że, że, że człowiek wierzy. I dopiero pewne, nieraz pewne doświadczenia jakby w, w, obnażają to, prawda? Um. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisał w trzecim rozdziale w piątym o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Prawda? No właśnie, to jest to samo. Tak? Ludzie, którzy mają obłudną wiarę, udawaną wiarę, to są ci, którzy, którzy um, przybierają pozór pobożności. I można by sobie zadać pytanie, czy łatwo do tego dojść, o czym pisał apostoł Paweł? Przeczytajmy jeszcze raz piąty werset. Tak celem, tak, celem tym punktem, do którego trzeba dojść, celem tego, co przykazałem jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej. Czy łatwo dojść do takiego celu? Czy łatwo dojść do tego celu, którym jest miłość, ta Boża miłość? I chyba zgodzimy się, że no, to jest dla nas niemożliwe. Dla nas, tak ludzkimi siłami, to jest absolutnie niemożliwe. To, myślę, jest w ogóle najtrudniejsza rzecz, żeby tak umrzeć dla samego siebie, dla tego naszego egoizmu. I żeby dojść, dojść do tej miłości, dojść do tej miłości, wiecie, łatwiej. Być faryzeuszem, łatwiej udawać tą swoją wiarę, łatwiej kształtować źle swoje sumienie. To nie jest łatwe, tak? Droga jest wąska, brama jest wąska, niewielu jest tych, którzy przez nią przechodzą, Pan Jezus powiedział. I zwróćcie uwagę, że no jakby w czwartym i piątym wersecie jest to... Jest ten kontrast, tak? Że ci nauczają tych baśni, rodowodów, i to prowadzi do kłótni, a to, to czego Paweł chciał uczyć, prawda, miało prowadzić ludzi do miłości. I spójrzmy jeszcze na werset szósty, bo on tutaj jest, myślę, bardzo ważny. Apostol Paweł pisał, czego niektórzy nie osiągnęli. Prawda? Nie osiągnęli tego celu, nie osiągnęli tej mi miłości. Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. To jest bardzo mocne, dla mnie to jest bardzo mocne, prawda? Wiecie, oni zaczęli coś, wystartowali z czymś, zaczęli budowę, tak jak mój wujek zaczął budować, ale nie skończyli. I apostoł Paweł jakby mówi, no jak nie doszliście do tego, nie doszliście do tego celu, nie doszliście do tej miłości, no to zwróćcie uwagę, co nam zostaje po chrześcijaństwie. Prawda? Próżna gadanina. To jest mocne słowo, ale, ale jak nie dojdziemy do tego, to zostaje próżna gadanina. A my mamy jeszcze tutaj większą pokusę, bo wiecie, w niektórych kościołach to nie ma takiej okazji, żeby dyskutować, tak jak u nas. To jest wielki przywilej, że możemy wspólnie studiować swoją Biblię, że możemy szukać tej Bożej Woli. No nie, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli to nasze nauczanie nie prowadzi do tego jednego punktu, do którego Bóg chce nas doprowadzić, no to pozostaje próżna gadanina, prawda? Próżna gadanina. Adam, Adam wspomniał, czy na szkole u nas wspomniał, prawda, o Agrypie, który powiedział do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem, prawda? Że już prawie jestem, ale tego celu nie osiągnął. Czy Pan Jezus powiedział do pewnego uczonego w piśmie: Niedaleki jesteś od Królestwa Niebios? Niedaleki. Prawda? Wszyscy wystartowaliśmy. Wszyscy wystartowaliśmy w tym, w tym biegu. Dlatego też tutaj jesteśmy, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że łatwiej jest popaść w próżną gadaninę. Prawda? I ja mówię o sobie przede wszystkim. Bo jako pastor przychodzi mi najwięcej mówić. <słyski> <słyski> Więc najłatwiej mi popaść w próżną gadaninę, ale. To wszystko, to wszystko ma nas prowadzić do miłości. Paweł na innym miejscu tak to napisał, że bez miłości ten cymbał brzmiący, prawda? Cymbał brzmiący. No właśnie, dlatego, kochani, spotkaliśmy się tutaj w kolejną sobotę, żeby dążyć do tego celu. Żeby dążyć do tego celu. I żeby nie okazało się, że ktokolwiek z nas gdzieś to rozpoczął, ale nigdy nie doszedł do tego, usatysfakcjonował się na jakimś może etapie próżną gadaniną i stwierdził, może tak wygląda chrześcijaństwo. Ale jeżeli tak, no to, to biada nam. Prawda? Że każdy z nas jest wezwany do tego, żeby. Pójść o ten krok, czy nawet nie krok, ale kilometry dalej, żeby dojść do, do, do tego Bożego Serca, żeby przeżyć to złamanie przed Bogiem, to przełamanie tego naszego egoizmu, żeby upaść na tego Chrystusa, zdruzgotać się i żeby On mógł w nas żyć. I Jemu niech będzie chwała. Amen.